Nie, ja nie wiem, to trzeba jakoś ogarnąć. Przeprowadzka. Przeprowadzka. Słuchajcie, moi drodzy, właśnie pojechałam. Mam wspaniałą, oh my gosh, szefową, która nie dość, że pozwoliła mi dzisiaj na spokojnie się przeprowadzić, bo tak jak wam wspominałam, właściwie zrobiłyśmy się trochę w balona i w ciągu jednego dnia musimy przeprowadzić cały nasz dobytek. Tak jak Aga mówiła u siebie na stories, że jak to zwykle bywa, remont nam się przesunął i to bardzo. My to za bardzo nie mamy gdzie mieszkać, dlatego że to mieszkanie musimy opuścić. Tam nie mamy jak się wprowadzić, dlatego że tam w zasadzie jest gruz i dopiero zaczynają kłaść tynki. I wyobraźcie sobie, że pojechałam pożyczyć samochód dostawczy, taki jak widać dość duży. Ja jeżdżę na co dzień sportowym samochodem, sportowym to za dużo powiedziane, ale takim wiecie, no gdzieś tam 180 koni, taki trochę strasznie niski, więc siedzę tyłkiem, szuram po podłodze jak jadę, tutaj siedzę jak na krzesełku, jakbym powiedziała, jak to na kibelku. Jest tak czuły ten samochód, że wystarczy delikatnie dotknąć pedała, a co najgorsze, dotknąć pedała, nieważne. Gej! Jest tak skonstruowany, że po mojej skręconej kostce, chyba wszyscy pamiętają zresztą tę tragedię, po vlogach można zobaczyć. Nie polecam kręcić kostki i rozwalać sobie torebki stawowej. Mam blokadę, pewnie to jest wynikiem tego, że nie do końca ją zrehabilitowałam. I wyobraźcie sobie, że nie zgina mi się do pewnego momentu. W sensie mam tak, że jak każdy normalny człowiek pewnie będzie mógł ją tak wygiąć troszeczkę do tyłu. To mnie strasznie boli, czuję po prostu, jakby mi się nagle... jakby mi się stopa miała złamać. Stopa mi się nie zgina. No i najgorsze jest to, że teraz siadłam do tego samochodu i mam nogę prawą, czyli od hamulca i od gazu, w powietrzu. Chcę zahamować, to muszę ją oderwać od podłogi i w ten oto sposób trzy razy walnęłam już głową prawie w kierownicę. Miałam wybrać sobie najlepszą trasę. Pomyślałam sobie, kurde, wybiorę sobie taką trasę, żeby nie miała za dużo skrętów i nie musiała się ciągle zatrzymywać. To oczywiście, kurde, wybrałam najgorszą trasę chyba ever z możliwych. Stoję w gigantycznym korku, zaraz wam pokażę po prostu sznur samochodu. Chwilę muszę stawać, hamować, wstawać, hamować, stawać, hamować. Przecież jak dojadę do domu, ta kostka po prostu będzie jak jakiś jeden wielki balon. Już nie wspomnę o tym, że zaraz przeprowadzamy się na czwarte piętro. Jest też całą zapakowaną pakę, którą będę miała. Zarazem z Karoliną będę musiała ją wnieść na czwarte piętro. I też ze mną nie ma Karoliny, bo może by mnie wspierała i trzymała przynajmniej, nie wiem, za co. Za mojego kucyka. Co tam szefowa? Szefowa ładuje. Jezus, uważaj. Nie, uwaga, udało nam się zapakować 90% rzeczy. Chyba, jak to wygląda? Uwaga, wychodzę. Cała paka załadowana w ogóle. What the fuck? Tak, cały dobytek w jednej przyczepie, ale jest tego bardzo dużo, mimo że pozbyłyśmy się naprawdę wielu, 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 wielu rzeczy, to nadal jest ich strasznie dużo. No. Chciałabym po prostu wyrzucić kilka worków, ale nie da się. Nie da się, niektóre rzeczy są nam niezbędne i nie wiem. Podziwiam teraz Fitloversów, że spakowali się w trzy walizki, serio. To prawda, a swoją drogą wydawało mi się, że w tym nowym mieszkaniu nic nie będzie, ale jak widać będzie cały tranzyt, więc... Nie, ja nie wiem, to trzeba jakoś ogarnąć, żeby tyle tego nie było. Jeszcze raz chyba przebierzemy rzeczy. Spakowałyśmy się w worki, niestety w ten plastik, ale... Eko to nie jest, ale na pewno więcej miejsca dzięki temu zaoszczędziłyśmy. Na plastiku, ale słuchajcie, żeby nie było, użyjemy je wielokrotnie, dlatego że mamy zamiar je wypakować i potem użyć jeszcze raz, więc chociaż tyle w tym dobrego. No, a ja mam już takie rozwalone włosy, że masakra. Nie wiem, czy wiecie to, co właśnie tutaj widzicie. Zapakowałyśmy, a teraz jeszcze... Trzeba to wypakować. Pakować do piwnicy, a potem z piwnicy to przepakować za jakiś czas. Więc... Na czwarte piętro bez windy. Tak. Kto to jest, Paweł? Power girls! Ruszamy naszym wielkim tirem. Kochanie, a może byśmy sobie zrobiły tak, no, że może ruszymy w podróż tirem i będziemy tak prowadzić całe życie. A, zaraz nam drzwi urwie. Śmiałam się, będziemy takimi tirówkami. Takie tirówki. Zapnij pasy, lepiej. Może bajba. Całą chatę sobie urządzić tak na pacę. Łóżko, kuchnia i się jedzie w podróż życia. Jeżeli dzisiaj jest Halloween, jeżeli nie chcesz mieć rozkłaszonego nosa, naprawdę radzę zamknąć pasę. Zaraz to zrobię, nagrywam teraz dla naszych widzów odcinek. Dobra.
Teraz zapinam pasy, bo będzie na mnie krzyczeć. Nie, nie, ja nie krzyczę, tylko cię informują. Czegasz? Ostrzegam. Oho. We are going to new house. New flat. No i Aga ma problem z kostką, bo mam zablokowany staw i musi przeskakiwać stopami. To nie jest bezpieczne. A w naszym samochodzie tak nie masz, nie? Nie, to są wysoko pedały strasznie. Ach, te pedały. No nic, to muszę ci już Jeepa kupić. No teraz to już jestem wprawiona drawerka. Bo ja tylko muszę sobie kupić takie świecidełka wszędzie. Jakieś małpki, maskotki i mogę jechać w podróż. Biorę swoją Niunię. Detira. Juhu. Śmiesznie się jedzie takim wysokim samochodem. My mamy samochód na bardzo niskim podwoziu i jest taka różnica, bo w tamtym samochodzie się normalnie zapadamy tak w dół, jak w jakimś wyścigowym. Aga jeździ tak. Jak drójwyko! Gangsta style. Kim ja jestem w związku? Odezwała się. Z kim ja jestem w związku? Ja mam kapelusz, więc dzisiaj jestem fasjonistką. Udaję, że wcale nie jestem dresiarą mentalną. Zobaczcie na jej dresy. Na nogę? Czyli style dress, buty a la ćwieki i kapelusz. No co, jest dzień wolny. Dzień wolny od czego? A ubranym modnie jest dzień wolny. Jak jest dzień wolny, to może być trochę wiśniakiem. Przeprowadzka, w ogóle przez to, że się przeprowadzamy, nie mamy w ogóle ubrań, wszystko mamy pochowane i ciągle muszę chodzić w jakichś takich obdartych rzeczach. Czy no nie obdartych, ale no zostawiłam sobie kilka rzeczy, a jest mi zimno i na przykład nie mam żadnej bluzy. A co masz na sobie? Mam jedną bluzę właśnie, a propos, no taką sportową, cały czas chodzę na sportową, bo zostawiłam najwięcej oczywiście rzeczy sportowych. Dzień jak co dzień. Słuchajcie, udało nam się przeprowadzić, już odstawiony samochód, bambetle już są w piwnicy, także zrobiłyśmy to. Aga dojechała na miejsce bez żadnych problemów, była taka dzielna, jestem z niej dumna, bo podziwiam ją naprawdę za to, że sobie poradziła bez problemów żadnych z prowadzeniem tego samochodu. Jeszcze pakuję jakieś resztki, które musimy zabrać ze sobą pod ręką, żeby je mieć. Pokażę wam ten samochód, on naprawdę jest według mnie bardzo duży i długi. Przede wszystkim jak autobus. Taki wielki. Wielki. Ej, kurde, starze, zobaczcie, dojechałam na chatę takim bydlakiem. Jestem z siebie naprawdę mega dumna. Dużo wspomnień z tego mieszkania mamy, ale czas zacząć nowe wspomnienia. Tak, dokładnie. Tutaj się poznałyśmy. Właściwie w tym miejscu siedzimy. Znaczy już się znałyśmy, ale to była nasza druga randka, z której uciekłam, jak już wspominałyśmy na Instagramie. Tak, coś w tym było. Ja cię ładnie chciałam ogłosić, przywitałam cię, zaprosiłam cię tutaj. A ja uciekłam, co? Taka łajza ze mnie. Właśnie, po 5 minutach, może nie po 5. Rozmowa trwała może trochę dłużej, a potem nagle... Jak kopciuszek! Dymiło się tylko i tylko... W locie ją złapałam. Ale... Przytuliłam, pamiętam. Na pożegnanie, no. Wziąłam, nie uciekaj, baby. A ja uciekłam. Ale potem wróciłam ją wolno. Ale potem się znowu spotkałyśmy. Potem myślałam, że już do mnie nic nie odpiszesz. Ale jednak szybciutko odpisałaś i okazało się, że jesteś już chyba następnego dnia. Tak? No. Ojej, no to była miłość. To była miłość. Od razu nie mogłyśmy wytrzymać już chyba. No coś w tym było. Także, a teraz... Będziemy sobie urządzać własne mieszkanko. Miły etap. Tak. Co ty robisz? Na Boga. Tak wygląda nasze... Ała. Tak wygląda nasze mieszkanie. Przynajmniej mamy łazienkę. Chociaż tyle dobrego w tym wszystkim. Drugi pokój, jest telewizor, lustro, wszystko jest zawalone rzeczami. Agusia moja. Hej! O, jak słodko, jeszcze raz. O. Siemanko, Zimolko. Co tam u ciebie? Tak
sobie leżę w niedzielę w przyjemnych warunkach, chilluję. Zobaczcie, jak sprzyja mi otoczenie. Będzie co wspominać na starość. No ale cóż, trzeba szukać plusów, co nie? W sumie nic innego na mnie pozostało.